Cieszę się, że możemy Państwa gościć na turnieju klas policyjnych, drugim turnieju. Nie będę zabierał czasu, a wiem, że pierwszy stres przed Państwem. Znowu jakieś egzaminy, ale już myślę, że przy tym systemie szkolnictwa powszechnego jesteście do tego przyzwyczajeni. A jeżeli ktoś z Państwa myśli o tym, żeby kiedyś wstąpić w nasze mury, to na pewno musi się do tych egzaminów przyzwyczaić, bo tych egzaminów u nas, choć już na etapie wstępnym, jest bardzo dużo. Życzę Państwu powodzenia. Mam nadzieję, że wykażecie się Państwo dużą wiedzą i dużymi umiejętnościami. Dziękuję mojej kadrze już w tej chwili za przygotowanie całego tego przedsięwzięcia. Na pewno możecie Państwo liczyć na ich wsparcie i na naszą pomoc w pełnym zakresie. Mam nadzieję, że wszyscy tak jak w tej chwili się widzimy, spotkamy się na zakończeniu, że nikt nie ulegnie jakiemuś wypadkowi, że nikt jakiegoś urazu nie dozna, szczególnie na konkurencjach wymagających sprawności fizycznej. Chyba na teście wiedzy sobie Państwo nic nie zrobicie, ale test sprawności fizycznej jest testem, gdzie różne rzeczy mogą się zdarzyć. A wiem, że na pewno będziecie się chcieli pokazać z jak najlepszej strony. Halo, proszę pana, co mnie jest? Halo, pana. Możesz wezwać pomoc? Jasne, oddycha. Powiedz, że jest nieprzytomny, ale oddycha. Chciałem wezwać pomoc. Osoba upadła z drabiny z 3 metrów. Ma uraz głowy. Uraz głowy, oddychająca nieprzytomna. Ulica Zamieńska, Słupsk. Za ile widzicie? W jakim czasie? Dobrze, dziękuję. Przystępuję do działań. Przystępujemy do działań. Reanimacja. Odbieram, że oddychowe.
Nagle klatka piersiowa osoby poszkodowanej zaczęła się poruszać. Klasyfikacji drużynowej przedstawiają się następująco. Piąte miejsce. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych imienia Unii Europejskiej w Sulędzinie. Czwarte miejsce. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Trzecie miejsce. Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku. Drugie miejsce. Zespół Szkół imienia Oskara Langego w Białymborze i zwycięzca, pierwsze miejsce, prywatne młodzieżowe liceum ze Słupska. Drugie miejsce, zespół szkół imienia Oskara Langego w Białymborze i pierwsze miejsce, prywatne młodzieżowe liceum ogólnokształcące w Słupsku. Za trzecie miejsce jest pamiątkowa tablica komendanta szkoły i dyplom. Za drugie miejsce również pamiątkowa tablica komendanta szkoły i dyplom. Za pierwsze miejsce szklany kufer komendanta szkoły policji w Słupsku i dyplom. Klasyfikacja indywidualna wygląda następująco. Rozpoczniemy tradycyjnie od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce zajął pan Michał Cudala. Drugie miejsce Kacper Gorgon. Pierwsze miejsce pan
pan Marcin Kakała. Trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Otrzymuje medal, dyplom i upominek mały plecak. Nagrodę otrzymuje medal, dyplom i upominek mniejszą torbę, średnią. I zwycięzca turnieju, jeszcze raz powtórzymy, Marcin Kakao, zespół szkół imienia Oskara Langego w Białym Boże, który otrzymał również medal, dyplom i upominek w postaci torby. Gratulujemy. Przede wszystkim gratuluję zwycięzcom, gratuluję wszystkim tym, którzy byli czołowe miejsca, ale też dziękuję za to, że Państwo zechcieliście wziąć udział w tegorocznym turnieju. Mam nadzieję, że przyszłoroczny turniej też się odbędzie. Mam nadzieję również, że wszyscy będą mogli na równych prawach w nim uczestniczyć. Chciałbym podziękować też opiekunom, wszystkim Państwu, którzy przyjechaliście ze swoimi podopiecznymi, bo to też Wasza praca i Wasze chęci przede wszystkim do tego, żeby to środowisko integrować, żeby pokazywać, że można inaczej. Dziękuję za udział, dziękuję swoim współpracownikom za dołożenie wszelkich starań, żeby ten turniej przede wszystkim się odbył, a po drugie, żeby wszelkie konkurencje przebiegały bezpiecznie. Mam nadzieję, że to są kolejne doświadczenia, które wykorzystamy w przyszłym roku. Już niejako zgłaszałem tutaj różnego rodzaju uwagi, które powinniśmy uwzględnić. Również prosimy o te uwagi od Państwa, żebyśmy mogli w przyszłym roku po prostu ten turniej przygotować jeszcze lepiej niż dzisiaj. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.